Siemano wam wszystkim, moi drodzy, tutaj Tivur, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Kolejnym odcinku gęsi. No chodź tutaj, chodź tu w frajerze. Co tam słychać? Jak się tutaj biegało? Mogę kogoś użreć? Cyk, cyk, cyk. Dobra, proszę państwa, kontynuujemy naszą zabawę w bycie gęsią. Zobaczymy, jak to się skończy. Podpieprzyliśmy dzieciakowi samolocik. Zobaczymy, co damy radę z nim zrobić, ale ja już mam jeden niezwykle nikczemny plan, który się nie uda, ponieważ... No won! Won ode mnie, dziecko! Proszę, boisz się gęgania? Co? Chodź. Naruto run taki ci zrobię, że zaraz się zamienisz, kurła, w tego, co tym piachem manipulował. Gagarin, Józef Gagarin. Nieważne, co my tutaj możemy zrobić teraz? Proszę państwa, nasza lista zadań na dzisiaj jest ekscytująca. Zobaczymy, co nowego uda nam się zrobić jako gęś. Ale na razie zbieramy tutaj nasz zestaw cudeniek podpieprzonych ludziom. Fakt, że mogę w ogóle gęgać do tej całej krótkofalówki, jest niesamowity. Dobra. I to tłumik na gęś. Coś, co bardzo wiele osób tutaj chyba w tej okolicy chciałoby mi założyć. Dobra, co możemy? Połam miotłę, zatrząśnij chłopca w budce telefonicznej. Spraw, by założył nie swoje okulary, by ktoś odkupił swoje rzeczy. Wystąp w telewizji, idź na zakupy. Włóż do koszyka szczoteczkę do zębów, papier toaletowy. No dobra, okej. Ogarnijmy w takim razie sytuację. Jak tutaj to wszystko wygląda? Widzę, że będę tej kobiecie musiał podpieprzać różne rzeczy. Mogę jej wyłączyć radio. No i tak się będziemy bawić, kobieto. Będę ci wyłączał to radio, ponieważ nie lubię, jak lata. Tutaj mamy koszyk, okej. No halo. Gdzie masz samolocik, frajerze? Podoba mi się to, że gościu się mnie boi. Pierwsza postać, która przed moim gęganiem aktywnie ucieka. Dobra, proszę państwa, co my możemy tutaj zrobić? Wystąp w telewizji, to brzmi jak kusząca opcja. Halo, dzień dobry, chciałbym wejść. Mogę wejść? Chyba mi się to na razie nie uda. Ta kobieta tutaj ewidentnie nie chce, żebym jej cokolwiek zabierał. No dobra, zobaczmy, jakie mamy opcje. Jeszcze raz. Szczoteczka do zębów, papier toaletowy, szczotka do włosów, puszka z jedzeniem, środek, owoce, warzywa. O Jezus Maria. No dobra, okej, krok pierwszy. Przydałoby się ten koszyk przeciągnąć w takie miejsce, żebym mógł te przedmioty tutaj bezpiecznie wynosić, bez przejmowania się tym, czy ktoś mi je potem wyjmie. Nie wiem, czy jestem wystarczająco daleko. Ty, won. Ja tutaj nic nie robię, jestem tylko małą, biedną gąską. Okej, mam na imię Fabian, jestem małą, biedną gąską. Coś możemy zrobić z tymi krótkofalówkami na pewno. Ja się zastanawiam, co. Mogę tutaj to gęganie przetransferować. Tylko, że jak mogę to wykorzystać do czegoś sensownego? Wydaje mi się, że mógłbym na przykład ją rozpraszać w taki sposób i wyciągać gdzieś. Won, dzieciaku. No co tam, boisz się mnie? Gęś z krótkofalówką to o wiele gorsza gęś niż gęś bez krótkofalówki. Tak jest. Dobra, okej, na spokojnie. Muzyka się robi tak niesamowicie intensywna, jakbym co najmniej za chwilę miał tą gęsią wyleczyć raka. Okej, połam miotłę. To już porobiliśmy. Spraw, by chłopiec założył nie swoje okulary. Ja tu w ogóle żadnych okularów nie widzę i też muszę zatrząść tym? To jest masakra. Tutaj w ogóle, o, tak się robi oddalenie, okej. On tam czasami się bawi tą piłką, ale tutaj mam jeszcze... jakąś inną ścieżkę. Gdzie ja tędy dojdę? A z powrotem dojdę, dobra. Tutaj to nie jestem pewien, czy mnie interesuje w ogóle tamto miejsce jeszcze. Mogę to otworzyć? Czemu nie? Dobra. A tutaj do przodu? Mamy zamkniętą zasuwę. O, goddammit. Dobra. Czyli wydaje mi się, że mamy dość ograniczony obszar naszej gry w tej chwili. To musimy sobie radzić. Wygęgamy jakoś świetlaną przyszłość. Wydawało mi się, że ostatnio niezwykle się wam podobało moje twierdzenie, że gęś i kaczka to w sumie jedno i to samo. No ale czy to nie wygląda jak kaczka? Moim zdaniem tak. Podoba mi się to gęganie, naprawdę. Przycisk od gęgania to jest najlepsza funkcja, jaką widziałem w grach i powinna się pojawiać w każdej. The Last of Us 2? Rozproszyć przeciwnika? Gęganiem. Gdyby zrobili takie, może nie DLC, ale taką funkcję, to by było fantastyczne. No dobra, ale okej, w ogóle tutaj puszkę z jedzeniem, środek czyszczący. Czy to jest środek czyszczący? Nie jestem pewien, wygląda jak jakiś, kurde, Windex czy inny clean do czyszczenia okien. Spróbujmy go tutaj wrzucić, czy to podziała? Tak jest, środek czyszczący, okej, fantastycznie. Gdzie jest ta kobieta? Ja bym chciał podpieprzyć papier toaletowy. To jak w ogóle będę to wkładał do koszyka, to mi się pomieści tutaj? Zaraz nie, ale dobra.
Spróbujmy wyłapać te pozostałe rzeczy, które ja muszę tutaj skombinować. To mamy szczotkę do włosów. Czy ja dam radę ją teraz podpieprzyć? Czy może ta kobieta mnie tutaj przyłapie? Spróbujemy, może nie. Tak jest, świętujemy zwycięstwo. Szczotka do włosów jest nasza. Zaliczyło mi to? Zaliczyło, dobrze. Puszka z jedzeniem, owoce, warzywa i szczoteczka do zębów. Dobra, proszę państwa. Czas się poskradać. Możemy się schować pod stołem przed nią? Nie jestem pewien. Ta idzie po papier toaletowy, ale go nie znajdzie. Tak jest. To mamy owoce i warzywa. Czy ja dam radę wejść do tego sklepu na przykład? To jest pytanie. Chodź, chcesz zagrać ze mną w piłkę? Chodź tu, młody. Chodź. No, chodź, idziemy. Ło, spierdalaj przede mną. Dobra. Czy ja mogę w ogóle go na przykład, rozumiecie, wepchnąć za pomocą tej piłki gdzieś? Tam mamy też jednego gościa. Chodź tu, chodź. Wejrzyj mnie, wpuść. Chcę wystąpić w telewizji, chcę być sławny. Tam mamy jakiś na telewizorze. Co się pokazuje? Mamy jakieś wiadomości. Tam jest jakaś kamera w środku. Jak ja mam się dostać do tego gościa? Proszę, nie widzisz, że jestem biedną gęsią? Potrzebuję jeść, schronienia, w ogóle jakby pomocy. Czemu ty jesteś taki niewrażliwy na moje cierpienie, człowieku? Masz, krótkofalówkę ci przyniosłem. Nie interesuje go ta krótkofalówka. Cholera jasna. Jakoś w poprzednim odcinku udało mi się doprowadzić do tego, że on, że ten. Że tamten gościu chyba otworzył mi drzwi, aczkolwiek nie jestem pewien w jaki sposób. Dobra, spróbujmy... O nie, zabrała mi moje rzeczy. Co za pizda. Jak ona mogła? Dobra, odsuńmy koszyk dalej w takim razie. Ja myślę, że najbezpieczniej i najlepiej będzie schować koszyk za żywopłotem. Ona jest na tyle durna, się wydaje być, że zdecydowanie się jej to nie uda. Jak połamać miotłę, to jest bardziej skomplikowane pytanie. Zaczęliśmy wchodzić na, wiecie, bardziej zaawansowane etapy tej gry i teraz nie będzie tak łatwo już. Dobra. Jedną krótkofalówkę mamy tam. No i ona jakby byłaby dla mnie rozpraszaczem. A teraz, jeżeli ja sobie na przykład ustawię się tutaj schowany, zrzucę to... To do czego ona pójdzie? Do tego? Weź mi daj spokój, kobieto. Zostaw tą miotłę! Nikt cię nie nauczył, że to jest okrucieństwo wobec zwierząt? Muszę być wystarczająco daleko od niej, a wystarczająco blisko krótkofalówki. Muszę ją też trzymać chyba w pysku, żeby ona to tak słyszała, co by ją to rozproszyło. Dobra, tymczasem zdejmuję okulary. Wydaje mi się, że będę musiał się zaczaić na moment, kiedy on te okulary ściąga i wtedy na przykład mu je podpieprzyć i podrzucić jakieś inne okulary, ale nie jestem do końca pewien. Co ja stąd mogę jeszcze podpieprzyć? Tę szczotkę do włosów przydałoby mi się wziąć. O właśnie. Krótkofalówkę zaraz sobie odzyskamy. Ta kobieta jest na tyle nieogarnięta, że nie będzie to wielki problem dla mnie. O, patrzcie, jaka piękna szczotka. Dobra, pomachajmy trochę skrzydłami i może doda nam to prędkości jakiejś i lecimy odłożyć ją do koszyka. Mam nadzieję, że jej się nigdy nie uda tych rzeczy tutaj w tym koszyku znaleźć. Bo jeżeli jej się uda, cały mój plan w pizdu. Dobra, grzecznie odkładamy. Środek czyszczący. A gdzie ona zabrała środek czyszczący? On obok śmietnika leżał. Ja myślę, że to może być przywłaszczenie własności właścicielskiej. Gdzie ona go odłożyła? Tam gdzieś na górę? Tam jest ten środek czyszczący. O Jezus Maria, dobra. Jakieś owoce sobie tam później wpakujemy. Puszka z jedzeniem. Dobra, zostaw mnie! Gen. Daj mi spokój, kobieto! Daj mi spokój, powiedziałem ci! Nie, jest za szybka! Co ty mi robisz? A bez miotły też taka cwana jest? Cholera jasna, miałem nadzieję, że nie. Dobra, rozproszyłem ją. Miotła! Miotła jest moja. Jak ja mam ją połamać? Nie mam zielonego pojęcia, jak połamać tutaj miotłę, ale widziałem tam okulary. Tak więc trzeba będzie jakoś te okulary ogarnąć. Wydaje mi się, że dam radę wystraszyć tego dzieciaka, kiedy będzie je zmieniał i wtedy te okulary będzie można mu zabrać i potem podmienić. Dobra, ukradłem jej miotłę, więc nie ma już broni przeciwko mnie. Moja jedyna słabość w tym etapie gry została w tej chwili przeze mnie zniwelowana. Tam mamy to radio. Jak połamać miotłę? Oto jest pytanie. Być może dam radę ją włożyć w coś? Siema! Dobra, okej. Okay. Po kolei. Sprawa, by chłopiec założył nie swoje okulary, by ktoś odkupił swoje rzeczy. Ale kto tutaj coś kupuje? Ja w ogóle nie widzę tutaj takiej opcji. Ja mogę zagęgać, wejść do jakiegoś sklepu, drzwi? Nie wiem właśnie, jak ja mam się dostać w odpowiednie miejsca teraz. Dam radę się przeskradać do niego? O, ty. Tam mam gościa przed wejściem. Halo! Siema, otwórz mi drzwi.
Otwórz mi drzwi! Chcę wejść do sklepu i kupić coś. No? Okej, nieważne. Wydaje mi się w ogóle, że jeżeli dobrze tutaj tym posteruję... Uciekaj! Do tej budki telefonicznej dam radę go zagonić. Uciekaj, tak! Tak, uciekaj przede mną. Dobrze! Okej. I co teraz? Zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Ale jak? O, nieważne. Dzwoni po pomoc. Sukces. Czy on zadzwoni teraz po tego? Okej. To jest jakiś pomysł. Co on jest tam teraz na wieczne zatrzaśnięty? I siedź tam, nie ruszaj się nawet. Nawet o tym nie myśl. Dam radę wystąpić w telewizji? No, siema. Dobra, on idzie go uwolnić, a ja wbiegam do sklepu. Siemano! Siemano! Dam radę wystąpić w taki sposób w telewizji? To ja ten przycisk mogę kliknąć? Siema! Tak jest! Oto ja, gęś Fabian. Gęś Fabian III. Podziwiajcie moje skrzydła, podziwiajcie moje gęganie. I co? Zdziwko teraz? Nie wiecie, co ze mną zrobić? Kurwa, stoją pod sklepem i nie wiedzą, jak ogarnąć tę sytuację. Co tam, zszokowani? Nie wkurwiaj mnie. Nie wkurwiaj mnie! Nie wkurwiaj mnie, okej. A ty, wracaj do budy! O, ty, a ja mogę ten. Mogę mu... związałem mu sznurówki! Teraz kradniemy okulary! Dobrze, udało się! Nie ma okularów. Jaki combo breaker tutaj zrobiłem, o Jezus! A ta nie ma miotły, zajebiście. Nie znajdzie jej nigdy. Okulary dołączają do mojego koszyczka dobroci. Cyk. Dobra, jak ją teraz okulary założę? Teraz chyba powinien nie swoje założyć. Jak ja mu podpieprzyłem te jego, no to nie ma większego wyboru. Będzie tam szukał jakichś okularów, a ja muszę podłożyć jakieś inne, dobra. Czy ja dam radę tutaj je szybko zabrać? Cyk. Okej, dobra, mam jakieś losowe. Nie były to te, które chciałem mu dać, szczerze mówiąc, ale to nieważne. Dobra, przeskradajmy się. Nisko na nogach. Jestem tajemniczą gęsią, chociaż lubię sobie czasem tak pomachać. Ona mu idzie dać okulary? Nie, ona teraz się obawia, że zgubiła te okulary. Dobra, dziecko zostanie oskarżone o kradzież, pójdzie do poprawczaka. Masz te okulary, zakładaj je. Zajebiście! Teraz spierdalaj z powrotem do budy, chodź. Zagonimy cię tam, gdzie twoje miejsce. O Jezus Maria. Co za poroniony dzieciak. Rozwiązałem mu sznurówkę? Związałem mu sznurówkę? Nie wiem. Zgubił znowu te okulary, Jezus Maria, no to co? Ślepoto. Patrzcie, a ja mogę je założyć? Fajnie by było. Chodź, idziemy na wycieczkę. Ja jestem gęś Fabian, profesor Fabian. Fantastycznie wyglądam. Co tam? Co tam? Nie możesz widzieć? Nie możesz widzieć? Nie, że nie widzisz. Nie możesz widzieć? Co tam? Co tam, frajerze? No dobra, masz. Grzecznie ci je oddam. Proszę bardzo, nie ma za co. A teraz spadaj do budy z powrotem, no! Tam, gdzie twoje miejsce, Jezus Maria. Dobra, wiesz co? Nie dostaniesz tych okularów. Zaliczyło mi misję, zaliczyło. Nie zasługujesz na te okulary. Proszę pani, proszę, o te okulary. Dziękuję, ja uciekam. Nie masz miotły, babo! Co teraz? Nic nie poradzisz, zgubiłaś miotłę, co? Boisz się bez swojej miotły? Chyba tak. Dobra, spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy. No to teraz w takim razie potrzebuję, żeby ktoś... Muszę komuś coś zabrać. Położyć być może na wagę? Nie jestem pewien. Może chłopiec będzie mógł odkupić swoje okulary, ale on jest kurwa ślepy teraz. Uciekaj! O Jezus Maria, ten pozycja embrionalna na ziemi i strach. Mogę go dziobnąć? Masz nowe gęganie! Zamęczę go, on będzie miał traumę, taką totalną traumę. Dobra, może mu oddajmy te okulary. Oczywiście nie jego okulary, nie? Tam mamy, widzę, meciarkę? Cenownik? Nie jestem pewien. Wystąpiłem w telewizji, co mi zostało? Iść na zakupy, to tam trzeba, wiecie, podpieprzyć parę różnych rzeczy, ale to taki raczej pikuś. Rozpiąłem radio. Co tam, kobieto, co tam? Ona mnie tak czy siak przegoni, ona się mnie kompletnie nie boi. Tak nie może być! Ugryzę cię tam między nogi. No co ty mi robisz? Wpuść mnie do sklepu, chcę zakupy zrobić. Rodzinę muszę nakarmić, proszę cię, kobieto. Dobra, nie, to nie, robimy po cicho ciemnemu. Papier będzie mój w takim razie. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, nakryła nas, proszę państwa. Co robić, co robić? Uciekać, chować się? Może temu dam papier. Dziecko! Słuchaj, masz. Masz, powiedziałem.
Ta gęś się patrzy na te rzeczy, które są blisko niej. Dobra, bierzemy ten papier i idziemy do koszyka. Koniec zabawy, skupmy się na prawdziwym, hardkorowym, niekasualowym gameplayu, jakim jest operowanie tą gęsią. Muszę rozkminić, jak wykonać pozostałe moje zadania, ale nie jest to aż takie proste, jak mogłoby się wydawać, proszę państwa. Odłóżmy to do koszyka grzecznie, jak porządna gęś na zakupach. Szczoteczka do zębów, puszka z jedzeniem, środek czyszczący owoce, warzywa. No to nie jest takie chyba trudne. Tutaj mamy ten samolocik. Ten samolocik, wydaje mi się, musi do kogoś należeć. Co jeżeli ja go gdzieś tam odłożę do tej kobiety i ona go sobie tutaj poukłada, ponieważ wszystkie te przedmioty, jakie tutaj leżą, o, tutaj mamy tą zabawkę. Ta zabawka, coś czuję, jest czyjaś. Tylko, że jak ja mam sprawić, żeby ktoś poszedł i ją kupił? Nie jestem pewien. O, ta popatrzy na samolocik. Co z nim zrobisz, babo? Oczywiście, tak! O, wow, pojawił się tu przedmiot. No, to nowy do asortymentu. I ona teraz etykieciarką go tam, widzę, chyba oklei, nie? Nałoży na niego cenę? Czy go... Nie, ona odkłada ciągle tą pieprzoną etykieciarkę po prostu tam na tamtą półkę. Dobra, dajmy dzieciakowi w takim razie jego okulary, niech on tutaj zacznie się poruszać. Nie jestem pewien tylko właśnie, jak ktoś ma odkupić swoje rzeczy. Nie widziałem, żeby ktoś tutaj coś sprzedawał na przykład. Weźmy mu, zaoferujmy te okulary. Masz, siema. Może będę miły, podam mu prosto do ręki. Jesteśmy teraz przyjaciółmi? Co ty robisz? Ziomek, dobra, wiążę sobie buta. Cześć! Ja chcę być tylko twoim przyjacielem. Co tam robisz? Co tam robisz? Kłaniam się nisko, panie kolego. Idź. Idź tam. Odkup swoje rzeczy. Ja cię będę obserwował. Mną się w ogóle nie przejmuj. Ty, a może tą piłkę dam radę wziąć i tamtej kobiecie podsunąć? Spieprzaj! Dobra, ja mam tutaj nową misję sobie wymyśliłem. Weźmy tą piłkę może tutaj. Won! Powiedziałem. Mam cię tutaj, ja cię tutaj już nie chcę widzieć więcej. Weźmy, dopchnijmy tą piłkę tutaj, a ta kobieta jest na tyle pazerną, chciwą mędą. No dobra, 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 na spokojnie, nie mam jej już. O, samolocika szuka, dobrze, to będzie motyw z samolocikiem. Jeżeli ja go zagonię do tego sklepu sensownie, to wtedy on go kupi. Mordo, wiem, gdzie jest twój samolocik! Nie uciekaj przede mną, pomóc ci chcę! Leć do sklepu, do baby na straganie, dawaj! No idź, idź, proszę cię. Tutaj, tam znajdziesz samolocik. Nie ma za co, o proszę. Mówiłem, że ci chcę pomóc. I co? Kobieta teraz go opieprzy, że co tam kradniesz, młody? A skąd ty, kurwa, masz te okulary? Patrzcie, wielki sukces miłej gęsi. W sumie zabrałem jego samolocik i każę mu go odkupywać, ale to o to chodziło. Haha! Patrzcie, jaka wredna pizza, to jest taka pani Grażyna ze straganu. Ona by ci wszystko z domu ukradła, wystawiła u siebie na ladzie i kazała ci to odkupić. Jezus Maria, jak to było smutne, co ja zrobiłem. Dobra, połam miotłę. I jak ja mogę złamać miotłę? To jest moje pytanie. Wydaje mi się, że jeżeli użyję, jeżeli tą miotłę włożę w jakieś specyficzne miejsce, ją gdzieś wsunę i potem po prostu jakoś obrócę, to dam radę ją połamać chyba. Nie wiem, jaka inna może być opcja na połamanie miotły. Wydaje mi się, że jeżeli gdzieś ją dam radę wsunąć, to dam radę ją też wtedy wykrzywić może jakby? Wiecie, o co mi chodzi? Użyć pewnej formy dźwigni. Dobra, cofaj się, gęsi! Jak się biedna męczy! Dobra, Fabian, spokojnie, spokojnie, my to ogarniemy. Nie mam takich super niesamowitych opcji modyfikacji tutaj tej miotły. Gdzieś przydałoby się ją po prostu wcisnąć i jakoś jakby wykrzywić. Wiecie, o co chodzi? Zahaczyć jakby dźwignią. Tylko gdzie ja dam radę to sensownie zrobić? Spróbujmy z dala od tej pizdy, ponieważ ona zaraz będzie zabierała tą miotłę z powrotem. Ten chyba nie jest zainteresowany. Won, uciekaj ode mnie, frajerski dzieciaku. Może dam radę wcisnąć tą miotłę tutaj na przykład? Jakoś pod samochód może ją wciągnąć? Nie jestem pewien, co ja mogę z nią zrobić. Jak połamać miotłę? Dobra, gęsi, spokojnie, spokojnie. Damy radę, damy radę. Oko mnie tylko swędzi od tego całego ambarasu, który tutaj ma miejsce. Zaraz się okaże, że to jest najtrudniejsze zadanie w całej grze. O, widzicie, i ja teraz, bo ona może to jakby ciągnąć tylko do siebie, a ja chciałbym trochę pchnąć to, a ona się wtedy obraca i nie do końca to zgodnie z moim planem idzie. No dobra, chciałbym ją połamać po prostu, wiecie, jedną łapą tu, drugą łapą tam i nie ma, ale nie będzie to niestety takie proste.
dam radę pod tym ją przeciągnąć? Nie dam rady. A może ja muszę tą kobietę zmusić, żeby jakoś połamała na mnie tą miotłę? Żeby mnie chciała walnąć tym na przykład? Nie jestem pewien. No nie, nie. Widzicie, ja mam tą miotłę. Wydaje mi się, że może ona będzie musiała mnie próbować tą miotłą walnąć. No, o, o, siłowanko. Haha, ha! Dziękuję bardzo, o to chodziło. Tyryryry, co tam, chcesz szczotę? Ty to masz głowę jak szczota. Na głowie szczotę prędzej. No naprawiaj sobie, naprawiaj. Nie denerwuj mnie. Nie masz swojej broni. O, dawaj. O! Na co ci ten drągal teraz będzie? Ona wygląda, jakby się jakiś drągal mógł przydać. Ja mam świetny plan. To jest niezwykle zły plan. Cii. Uciekaj, dziadu, przecież ty się mnie boisz. Won! Won, 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 won. Ten samolocik jest teraz mój. Leć do ojca po kolejne 5 zł na to, żeby go znowu odkupić. Cyk. Kobieta powinna mi dziękować. A tak bardzo dba moje biznesy tutaj. Zatrzaśnij sklepikarza w garażu. O cholera. Bonusowe zadanie. Tutaj mamy garaż. Sklepikarza, co? Jak ja mam go tutaj w ogóle zaciągnąć? To jest moje pytanie. A o, to jest on? Proszę państwa, to jest chyba on. To jest on? Wygląda jak ona, ale chyba nie. Chodź tutaj, sklepikarzu, no chodź. Napraw sobie tą miotłę i goń mnie. No chodź. Tutaj jestem. Chodź, wcale cię nie prowadzę w pułapkę. Jestem tylko małą, biedną gęsią. Chodź. Dobra, tryb samolotu i skradamy się. Chodź. Jak ja jej coś zabiorę, to ona zdecydowanie za mną poleci. Siema, siema, chodź do garażu, chodź do garażu. Dobra, uciekamy, uciekamy. No, wychodź gęsi, wychodź, wychodź, wychodź. O! Cholera jasna, no. Nie takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Muszę to taktycznie zrobić, bardzo taktycznie. O, resztka odmiotu tutaj też leży. Co tam? Dobra, mam też tą resztkę odmiotu. Dobra, ja muszę w odpowiednim miejscu to zrobić. Ale tutaj tą marchew opuściła. Siema, siema. Patrz, tam ci to zrzucam i uciekam. No, wychodź, gęsi, proszę, wychodź, wychodź, wychodź. No, cholera jasna! Nie takie łatwe. Dobra, niech ona tam gdzieś odejdzie, pójdzie. No, 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 no. Patrz, ja mam to, chodź, 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 chodź. Dobra, muszę szybko stąd teraz wyjść. I cyk! Ha, ha, ha! Jestem najlepszą gęsią na świecie, dziękuję bardzo. Co tam, frajerze, co tam? Sklep jest teraz mój i widzicie, bailando, teraz mogę w spokoju zrobić zakupy, dziękuję. No to co ja tam jeszcze potrzebuję? Szczoteczka do zębów, och, jak miło, a to radio? Kasa? Kurwa, w świecie gęsi nie operujemy pieniędzmi. Do wody, zniszczymy to. Dziecko, słuchaj, ja wiem, że dzisiaj ciężkie chwile przeszedłeś, zatrzasnąłem cię w budce. Masz, naucz się biznesu. Bądź mi wdzięczny. Chcesz zagrać w piłkę? Gramy w piłkę, chodź. Jak on się tego gęgania boi. Boże. Może piłkę też sobie wezmę w takim razie. Kto mi zabroni? Cyk, 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 cyk. Patrz jak go kiwam. Patrz jak go kurwa robię. Cyk, 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 cyk. Do bramki. On myśli sobie, ja pierdolę, jak ta gęś dobrze gra w piłkę. Albo potem boi się mojego gęgania. Tak więc ja ostatecznie nie wiem, jakie są jego odczucia wobec gęsi. Mam nadzieję, że pozytywne. Bo jeżeli nie, to go zabiję. Dobra. Koleś. Siema, jestem Fabian. Dobra, idziemy robić zakupy. Nie ma czasu na takie pierdoły. Gdzie jest szczoteczka do zębów? Gdzieś w tej okolicy obstawiam? O, na pewno puszka z żarciem mi się przyda. Szczoteczka będzie... Nie wiem gdzie, zaraz ją zlokalizujemy. Ty! Nie! Nie mogę robić zakupów w spokoju! Znalazła jebaną szczotę! Ale frajersko. O nie, myślałem, że będzie zatrzaśnięta na dobre. Czy tam zatrzaśnięty? Weź mnie, nie denerwuj, zostaw te moje rzeczy w koszyku. Cholera, uwolnił się niestety, dobra. Aha, bo to zatrzaśnij sklepikarza w garażu. Widzę, że otworzyło mi się przejście dalej, ale ja chciałbym to zadanie zrobić mimo wszystko. Skoro już tutaj doszedłem, no to czemu nie tak naprawdę? Dobra, ona niestety wie, gdzie jest ta szczotka. Weź mnie, nie denerwuj, uciekaj. Won od mojej szczotki. Won od mojej szczotki, powiedziałem. Dobra, myślę, że najlepiej będzie go znowu zatrzasnąć w garażu. Chodź tu, chodź. Mam twoją marchewkę. Dobra, marchew leży tam, a ja cię znowu zatrzasnę, frajerze. Do widzenia. Dobra, kontynuujemy zakupy w takim razie. Puszkę chyba wziął i odłożył, menda jedna. Ale my lecimy. Może zapomnij za chwilę o tym, że tam się znajdowały te jego rzeczy. Za długo się z tym chłopakiem bawiłem. Dobra, aha, bo on tyłem idzie, dlatego to tak działa. Dlatego ten koszyk zobaczył. Chodź, koszyku, chodź. No chodź, o,
kurwa, muszę go schować lepiej. Nie! Za ciężki jest. Nie zobaczy. Sukces, o kurwa, udało się. Dobra, on tyłem wychodzi stamtąd po prostu, ale wydaje mi się, że teraz zapomniał o tych przedmiotach, które się tu znajdowały. Być może mam nadzieję. Nie, nie chcę papieru ruszać. W ogóle mam mało miejsca w tym koszyku na zakupy. Cholera. Jaka porządna gęś idzie na zakupy z tak małym koszykiem? Co najmniej taki na kółkach powinienem mieć. Dobra, co mi jeszcze brakuje? Szczoteczka do zębów, środek czyszczący owoce i warzywa. Dobra. Ten marchewkę swoją odzyskał. A spokojnie, my zaraz zbierzemy... Nie, no pieprzony mi tutaj będzie ciągle tego pilnował. Chodź tu. Mordo. 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 Patrz co mam pora. To jest chyba por. Chodź tutaj, do garażu. W ogóle nie przewidujesz, co się zaraz stanie. Chodź, tu jest twój por. Chodź po pora. Tu jest por. Patrz co mam. O, musiałem wziąć do pyska, żeby zauważył. Co za debil. Do widzenia. Dobra, owoce i warzywa. Bierzemy tą marchewkę i lecimy. Zanim on się w ogóle pokapuje, że ja mu te rzeczy podpierdalam. Ale będziemy go po prostu cały czas zamykać w garażu. Na szczęście on jest na tyle nieogarnięty, że nie ogarnia. Środek czyszczący i szczoteczka do zębów. Środek czyszczący żaden problem, ale nie ogarniam, gdzie jest szczoteczka do zębów. Ja sobie w ogóle już do kolejnej akcji przygotuję tutaj, proszę państwa, marchewkę na środku. Zaraz mi się przyda. Gdzie będzie ta szczoteczka? Cholera. Tutaj są te środki czyszczące. No tego mogę już zabrać. Nie wiem, gdzie jest szczoteczka. Nie widziałem jej tam nigdzie, to był mój główny problem. A ja mu w ogóle tam kasę już w ogóle zlikwidowałem, zdemontowałem wszystko. Dobra, on tego pora tam teraz odkłada. Co teraz? Wróci tam ogarnąć tego? Zamknie garaż? Nie wiem. Idź na zakupy, no właśnie chciałbym pójść na te zakupy. Co on tam robi? Ja poszedł pora odzyskać, okej. Dobra, zaraz go zamkniemy tam jeszcze raz. Gdzie jest szczoteczka? Nie widzę jej tu kompletnie. Idzie odzyskać marchewkę, co? Patrz, jak to znowu zrobię w chuja. Chodź tutaj, chodź, patrz. Siema, mam twojego pora ponownie. Jezus Mary, to jest najgłupszy sklepikarz na świecie, autentycznie. Do widzenia. O, to jest dopiero ultra taktyka. Dobra, gdzie jest pieprzona szczoteczka, bo nawet nie widzę. To jest szczoteczka? Nie, puszka z jedzeniem. Kolejna puszka z jedzeniem, ale rozpierdol tutaj mu zrobię. To jest w ogóle do naklejania cen chyba, albo jakiś pistolet naklej, nie jestem pewien. Tutaj mamy papier i tutaj mam wrażenie, powinna być szczoteczka, ale nie widzę. Gdzie jest, kurwa, szczoteczka do zębów? Chłopcze, a ty mi dasz radę powiedzieć? Chyba nie da rady. Nie no, ja autentycznie nie widzę po prostu, gdzie ona jest. Wyłączę to radio, bo jest denerwujące. Ten tutaj powrócił. Gdzie jest szczoteczka? Czy ja ją gdzieś zgubiłem, schowałem? Może jest w garażu? Nie wiem, wątpię, szczerze mówiąc. Ten tam ma strasznie dużo syfu i radio sobie podłącza z powrotem. Mordo, chodź, siema! Patrz, gdzie masz marchewę. A on tam pora jeszcze ma, Jezus Maria. O, nie obcuję z inteligentną osobą, jeżeli chodzi o tego sklepikarza, naprawdę. O, mam dodatkową chwilę na poszukanie moich cudownych, ulubionych artykułów higienicznych. To jest kwiatek. Nie, to nie to. To mogę rozłączyć. Co jest tu? Krótkofalówka. Nie, tego nie chcę. Mogę wejść do środka? Nie znajduje się tam coś dodatkowego w środku na przykład? No nie wiem. Nie wiem, gdzie ta szczoteczka się znajduje, ale prawda jest taka, że mogę pójść dalej, więc tak naprawdę progres jest możliwy. Tylko czy chcę ten progres poczynić? Lalki jakieś szalone, powalone. Szczoteczka do zębów, mam wrażenie, powinna być gdzieś w tej okolicy, tutaj gdzie papier toaletowy, są takie te higieniczne rzeczy, nie? Ale nie, nie, raczej nie za bardzo. No chodź tu, frajerze, chodź, co tam, znowu marchewkę ci podpieprzyłem. Ja mu tam cały warzywniak robię. No chodź, chodź, chodź. Ty. Siema, no! Dobra, bawimy się tak cały czas w nieskończoność. Spoko. Nudne to się zaczyna robić. Sklepikarz już kompletnie nie jest dla mnie wyzwaniem. Dobra! Panie, gdzie jest szczoteczka? Nie widzę jej! Czy jestem ślepy jak zawsze? Parasol, jeden. Drugi. Demontujemy ten sklep. Proszę pana, nie przeszedł pan kontroli sanepidu. Musimy niestety zamknąć tą instytucję. Wszystko mogę mu pozrzucać, ale będzie miał tutaj układania. Jezus Maria. Zła ze mnie gęź jak cholera. Pomiot szatana. Tutaj nie. No nie widzę tej szczoteczki pieprzonej. Te, mordo, daj mi spokój, zgliczujesz mnie w ścianie, tak się nie robi. Nie wolno, to jest wbrew prawom zwierząt. Aha, patrz, mam pora. Kolejnego, ile mu tam już tych warzyw wyniosłem, Jezus. Dobra, siemano. On nie ogarnął jeszcze tej zasady, wokół jakiej się kręci to, co ja mu robię, nie? Kompletnie.
Dobra, gdzie jest szczoteczka? Naprawdę chciałbym wiedzieć. A mi chyba nie dane jest się dowiedzieć, więc nie wiem, czy po prostu nie pójdę przed siebie z tym wszystkim. Ten dzieciak nie ma szczoteczki z drugiej strony może? No nie, wszystko powinno być na tym straganie, on tam szczoteczki nie będzie miał. Tam też nie ma, tutaj jest niby pompa do wody, ale raczej nie chodzi o to, żeby sobie wypompować wodę i tam myć zęby. To jest nie szczoteczka. To? To też nie jest szczoteczka, to jest jakieś narzędzie ogrodnicze. Można by tym myć zęby, ale byłoby to skrajnie kurde dziwne. Mogę nawet zważyć te rzeczy, które tutaj rzucam. Jak fajnie. Ależ syf ma ten sklepikarz, wiesz co? Zasłużyłeś, odwal się ode mnie. I idę sobie do kolejnego etapu, nie będę tutaj za dużo czasu poświęcał. Wiesz co, gościu? Bardzo niemiłe chwile z tobą przeszedłem. Bardzo niemiłe. Ale wiesz, kogo naprawdę tutaj polubiłem? Tego chłopaka. Spierdalamy do budy, chodź. Jeden ostatni raz zamkniemy cię w budzie. Chodź. Dokąd uciekasz? Do budy! Może u tamtego ziomka jest? Dokąd on ucieka? Do domu ucieknie? Może u niego znajdę szczoteczkę? Czy on biegnie z powrotem do tego ogrodnika obok? To będą tortury dla niego. No chodź! Czemu nie chcesz do budki wejść? Czy to już nie jest dla ciebie opcja? Zużyłeś jedną kryjówkę, boisz się skorzystać z niej ponownie, bo zabójcza gęś ją zna? Jakoś tak to chyba działa. Gang, 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 gang. Ale jakie on ma cardio dzięki temu. Panie, on będzie super fit. Mogę mu jeszcze te buty zawiązać. Jeden ostatni raz zawiązać mu buty. Chodź tu. Cyk, cyk. Rozwiązałem mu oba buty teraz. O cholera. To jest dopiero combo. Tego nie mogę zdjąć. W śmietniku... Ty, a co jest w śmietniku? Tu jest szczoteczka. Mamy to, proszę państwa, udało się. Ktoś zjadł dwa jabłka, poczuł potrzebę umycia zębów i wypieprzył od razu szczoteczkę. Mamy to, tak jest, wiedziałem, że mi się uda. Siemano. Popatrzmy tylko na piękne zniszczenia, jakich dokonaliśmy tutaj. Ej, sklepikarzu, mam coś na dowód jakby chęci pojednania. Ja wiem, że to nie jest wiele, ale jestem tylko gęsią. Proszę, to dla ciebie. Hej, ale czemu? Czemu mi to robisz? Czemu mi to robisz? Dobra, wiesz co, wal się. Masz dziwny nos i paskudne ubranie. Idę do kolejnego etapu. Tam będę szczęśliwszy. Tędy. O, ale o śmietniku nie pomyślałem. Tego na sam koniec mi się dopiero rzucił w oczy. Idziemy dalej. Co nas będzie czekało w kolejnym etapie, to się jeszcze okaże. Ścieżka wskazuje nam drogę. Nie wiem, ile takich jakby mini etapów będzie w tej grze o gęsi, ale jak na razie mi się podoba. Nie wiem, dokąd dokładnie mam iść. Pewnie jedna ścieżka mnie zaprowadzi do kolejnego małego jakiegoś pseudootwartego obszaru, w którym sobie będę mógł podziałać, ale nie jest to tutaj. A co my tu mamy? No, tak jest. Dzień dobry, witam pana czarnoskórego. Pana, wiecie. Włamałem mu się do domu boczną ścieżką. Jakie mam zadania? Spraw, aby ktoś stłukł ozdobny wazon, pomóż kobiecie ubrać po piersie, spraw, aby mężczyzna wypluł herbatę, zamiast naszej... interesujące i zrób pranie. Tym, moi drodzy, zajmiemy się w kolejnym odcinku Gęsi, który będzie po weekendzie, bo za 2 godziny jadę do Poznania. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, trzymajcie łapy w górę i pa, pa!